Cześć, dzień dobry, dzień dobry. Witam bardzo z tej stronki. Newsy. Newsy od 1 do 15 listopada. W miarę, powiedzmy, sensownie wyrobiłem. Co nowego? Trochę rzeczy od Mozilli, tak, powiem to tak. Drapanko Mozilli z Brave przy okazji. System 76 wypuszcza nową wersję, trójeczkę swojego Cosmic Desktop. Do kompletu Mint daje nowości. LXQT 2.1, XFCE 4.20. I tam jeszcze parę innych się znalazło. Mam nadzieję, że się spodoba. Przy okazji w tle eksperyment zrobiłem, bo zapodałem wam japońskie drum and bassy, bodajże Shimizu albo Shimizu, taki instrument tam jest. Bardzo połamane bity, powiem to tak. Newsy też są grubo połamane. Taki eksperyment. Ciekaw jestem, dajcie w komentarzach znać, czy tego rodzaju podkład muzyczny, dość ciekawy, wam się podoba. Zapraszam na film. Mamy połowę listopada, więc zaprezentuję wam moim zdaniem najciekawsze nowości ze świata Pingwina i Open Source, a przy okazji może hardware pierwszej połowy, no listopada oczywiście. Newsy posortowane od najstarszego do najnowszego. Słuchajcie, zaczynamy, to zaczynamy, a przy okazji w tle słyszycie japoński drum and bass z kanału Samurai Girl DNB. Zacznę od newsów dotyczących waszego ulubionego systemu, czyli Linuxa Mint. Wydanie pokropkowe, czyli 22.1, jest planowane na grudzień tego roku i ma oferować m.in. zmianę programu odpowiedzialnego za wycinanie niebieskiego światła z ekranu monitora i program ten nazywa się od teraz Nightlight. Wcześniej był używany Redshift, ale jako że program Redshift już nie współpracuje albo nigdy nie współpracował poprawnie z Waylandem, no to zmiana jest już po prostu wymagana. Zmiany będą także zauważane od razu po uruchomieniu systemu, gdyż 22.1 będzie zintegrowany z nowym Cynamonem 6.4, który ma mieć zmienioną kolorystykę okien i pasków. Dodatkowo pojawi się nowe okno dialogowe w przypadku problemów z działaniem danej uruchomionej aplikacji w systemie. Zmiany na tym się nie kończą, bo zostanie zmodernizowany obszar roboczy dolnego paska, zostaną poprawione przyciski multimedialne odtwarzacza, a dodatkowo powiadomienia animacji w systemie mają być odnowione. Z info sprzętowego ekipa Mint poinformowała, że rozpoczęli współpracę z firmą Framework, czyli tą odpowiedzialną za produkcję laptopów Do It Yourself o takiej samej nazwie. W tej chwili trwają prace nad poprawnym działaniem Linuxa Mint z modelem Framework 13 i do grudnia tego roku wszystko powinno być już ogarnięte. Aha, ekipa Mint informuje, jak to napisano, o znacznie ulepszonym systemie zarządzania pakietami. Cokolwiek to jest? Czekamy, czekamy. System 76 wypuścił w świat trzecią wersję alfa swojego nowego środowiska pulpitu i mowa to oczywiście o Cosmic Desktop Epoch 2 opartego na języku programowania Rust. Z wprowadzonych nowości trzeba wymienić możliwość dowolnego umieszczania paneli wzdłuż dowolnej części ekranu. Mamy poprawione pulpity wirtualne, które można przesuwać teraz pionowo, tak jak to było w starszym Gnomie sprzed 40 lub starszym Popoesie, tak? Albo poziomo, jak to teraz nam wygląda w nowoczesnym Gnome, powiedzmy. A co ciekawe, jest możliwość ustawienia tego niezależnie na danym monitorze. Czyli na prawym mamy góra-dół, na lewym mamy lewo-prawo. A panele można łączyć ze sobą praktycznie dowolnej kombinacji. Poprawiono i usprawniono funkcję automatycznego kafelkowania otwartych okien, ich grupowania czy układania w stosy jak w przeglądarce www, a dodatkowo można je przypinać, aby zawsze były na pierwszym miejscu stosu. Kolory akcentujące są w pulpitach Linuxowych znane od dawna, ale Cosmic wprowadza nie tylko możliwość zmiany kolorów całych okien, ale także i tu nowość w wersji trzeciej, jeżeli chodzi o alfę, możliwość ich zapisywania jako profili, a dodatkowo Cosmic automatycznie dostosuje kolor tekstu, aby zapewnić najlepszą czytelność tekstu w danym oknie. Cosmic oferuje od teraz nowe programy do zarządzania aplikacjami w systemie. Mamy tu m.in. App Library,
Ulepszony launcher, który pomoże sprawniej przełączać się między otwartymi programami i ulepszy wyszukiwanie plików. W systemie ciągle są dopracowywane tak zwane applety, tak? Chodzi o mini programy, które ułatwiają ustawianie np. Bluetooth, sieci, Wi-Fi, czy zarządzanie wyjściami audio, ale także powiadomieniami. Pupik Cosmic Epoch 2 jest w ciągłym rozwoju i używając alfy należy się liczyć z błędnym działaniem lub brakiem niektórych funkcji, ale na premierę wszystko powinno być dopracowane ile się da. Kiedy premiera zapytacie? Tego jeszcze nie ujawniono. Ja czekam, naprawdę czekam, bo może być wesoło. Pozostając w temacie linuxowych pulpitów jest mała petarda. Za około miesiąc, po długich miesiącach albo i latach ciszy, pojawia się nowa wersja XFCE 4.20. Słuchajcie, 2 listopada oficjalnie ogłoszono wydanie XFCE 4.20 Pre-Release 1 w celu prowadzenia dogłębnych testów przez społeczność. Co najważniejsze w tym wydaniu to wprowadzenie obsługi protokołu Wayland, choć domyślnym środowiskiem zostanie nadal x11.x.org. Na dzień pisania tego newsa przeportowano m.in. panel XFCE, pakiet XF Desktop, czyli menedżer pulpitu, ale nie ma jeszcze obsługi ikon czy obszarów roboczych. To jeszcze jest niezrobione. Dodatkowo przeportowane już jest XFCE Settings, który jest dostępny także w Waylandzie, bo musi to być specjalna wersja pod Waylanda. Dodatkowo libXFCE UI też jest przeportowane i ta libXFCE UI odpowiada za podstawowe funkcje interfejsu użytkownika. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że to nie wszystko oczywiście będzie przyportowane do nowego protokołu na premierę, tak? Teoretycznie wszystko powinno działać, ale no wiadomo jak to może TGS. Na pewno będą problemy z wtyczkami, tak? Mogą się pojawić wtyczkami, pluginami. No ale słuchajcie, 4.20 to będzie kamień milowy, jeżeli chodzi o obsługę Waylanda, więc na pewne niedogodności można pewnie wybaczyć, nie? Aplikacje, które dostały obsługę Wayland w tej chwili to XFCE 4 Terminal, Mousepad, XFCE 4 Notifeed, XFCE 4 Task Manager, Mixer, Ristretto, Catfish, XF Burn, Parole, XF MPC, XFCE 4 Dict, Gigolo oraz XFCE 4 Panel Profiles. To już mamy ogarnięte. Aplikacje, które jeszcze nie działają z Waylandem to XF Dashboard, XFCE Screenshotter, Screensaver i XFCE 4 Volume D Pulse też jeszcze nie działa. Teraz spóźnione info od twórców Kali Linuxa, tak, bo ten news był w zeszłym miesiącu. 22 października 2024 roku twórcy Kalego ogłosili, iż kończą wydawanie 32-bitowych wersji swojego systemu i dotyczy to obrazów ISO, tak, a także samych jąder i kerneli tego systemu. Jak wiadomo, od pewnego czasu Debian oficjalnie zapowiedział, iż od wersji 6.11 nie będzie już wspierał 32-bitowych systemów, tak. Więc na przykład Debian 13 Trixie będzie wyłącznie w wersji 64-bit oraz dodatkowo będą inne wspierane architektury. Jako że Kali bazuje na Debianie, musiało nastąpić podobne zachowanie w przypadku tego systemu, tak? Oczywiście sama architektura pakietów nadal zostanie utrzymana i uruchamianie 32-bitowych programów nadal będzie możliwe po ręcznym dodaniu architektury x86 poprzez DPKG. No ale fakt jest faktem. Żegnamy powoli 32 bit. Jako że na świecie, a tym bardziej w opensusowym świecie jest zbyt mało przepychanek i wojen, to Mozilla postanowiła coś z tym zrobić. Na jednej z podstron na stronach Firefoxa umieszczono wpis, który otwarcie informuje, iż Firefox jest dużo łatwiejszy i bezpieczniejszy w użyciu, a jego ustawienia prywatności są zdecydowanie lepsze od Brave. Jest także informacja, iż domyślne blokowanie reklam włączonych w przeglądarce konkurencji, tak chodzi tu o Brave'a, może powodować uszkodzenie lub błędne wyświetlanie odwiedzanych stron internetowych.
Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać, ponieważ Luke Mulks, wiceprezes do spraw i operacji biznesowych w Brave Software, odpowiedział w serwisie X, czyli w byłym Twitterze. Napisał, iż jest to kłamstwo i na poparcie swoich słów zaczął od pokazywania statystyk privacy test, z których Mozilla nie wypada zbyt dobrze w stosunku do Brave'a. A co do uszkadzania stron, wiceprezes twierdził, iż blokowanie można łatwo wyłączyć i ta funkcja jest ciągle udoskonalana. Lux stwierdził także, iż niby wolna przeglądarka open source'owa, tak, Mozilla, obiera od Google pieniądze za utrzymywanie wyszukiwarki Google jako domyślnej w tej przeglądarce. Wicedyrektor stwierdził także, że chociaż Brave jest przeglądarką internetową opartą na silniku Chromium, ich zespół dba o to, aby ją wzmocnić i rozbudowywać. Powiedział także, że oprogramowanie typu open source, tak jak Chromium, jest piękne, ponieważ pozwala na tworzenie aplikacji, które stawiają użytkownika na pierwszym miejscu, dzięki czemu programiści mogą korygować wrogie użytkownikom korupcję w etyce biznesowej na dużą skalę. Przepychanki jak Biedronka z Lidlem. A w ogóle to tydzień bez wojenki i drapania takiego drapu. W open source'owym świecie to tydzień stracony, nie? 4 listopada pojawiła się informacja o wydaniu nowej wersji lekkiego środowiska graficznego opartego na składnikach KDE. Chodzi tu oczywiście o LXQT2.1. I słuchajcie, od tego wydania wprowadzono eksperymentalną obsługę protokołu Wayland. Osiągnięto to poprzez wprowadzenie nowego silnika, składnika środowiska o nazwie LXQT Wayland Session. I mamy tu obsługiwanych 7 tzw. kompozytorów Wayland. Jest LABWC, Kawin, Wayfire, Hyperland, Sway, River i Niri. Jak stwierdzili deweloperzy, tutaj cytuję i tłumaczenie maszynowe oczywiście. Wszystkie komponenty LXQT, które nie są ograniczone do X11, to jest większość komponentów, działają już dobrze w Wayland. Sesje są dostępne w nowej sekcji Wayland Settings wewnątrz LXQT Session Settings. Co najmniej jeden obsługiwany kompozytor Wayland powinien być zainstalowany, aby można LXQT Wayland Session było używane. Jeżeli chodzi o podstawowe oprogramowanie w systemie, to ulepszono PCMan FMQT i umożliwiono obsługę oddzielnych pulpitów wieloekranowych w całym tym środowisku. Mamy także obsługę przejrzystości wraz z możliwością użycia zewnętrznych aplikacji tapetowych, tak, z takim efektem przejrzystości do kompletu. Nowy PCMan FM zezwala na ścieżki względne dla niestandardowych ikon folderów oraz umożliwia wyłączenie miniatur w zdalnych systemach plików. Centrum konfiguracji systemu uzyskało lepsze podpowiedzi do danych funkcji. Mamy nowe pole wyboru kolory jako podpowiedzi umożliwiające korzystanie z palety udostępnionej w motywie LXQT oraz nową opcję zmiany rozmiaru ikon paska narzędzi dodaną do konfiguracji wyglądu LXQT. Jest sporo poprawek, między innymi także dla emulatora terminala, czyli dla QT Terminal. Oraz zaktualizowano na przykład panel LXQT, umożliwiając filtrowanie w tzw. menu Fancy, filtrowanie według nazwy exec i odwracanie kolejności elementów w zasobniku. Ciekawe. Więcej info na stronie projektu LXQT. Te newsy są zdominowane zmianami i nowymi wydaniami Linuxowych desktopów głównie. Więc teraz co? Kolejna KDE Plasma, który właśnie się doczekał w wersji 6.2.3. A mamy tutaj m.in. bardzo ulepszoną obsługę wyświetlaczy HDR. Głównie naprawiono problem, jaki pojawiał się w monitorze Acer, uwaga, XV275KP3. Jesus Christ, kto to wymyślił? A polegał ten problem na wyłączaniu trybu HDR, gdy użytkownik zmieniał inne ustawienia plazmy. W tej wersji ulepszono również narzędzia do tworzenia zrzutów ekranu Spektakl, dzięki czemu można tworzyć prostokątne nagranie ekranu na dowolnym ekranie w konfiguracji z wieloma monitorami, a także naprawiono błąd, który powodował, że Spektakl nie zapisywał nagrań ekranu w formacie MP4.
Wśród innych wartych uwagi zmian KDE Plasma 6.2.3 udoskonala sposób prowadzenia kodu PIN dla demona zasilania Blue Devil, dodaje obsługę Firmware Update 2.0 w menedżerze pakietów Plasma Discover, ulepsza obsługę Wayland w centrum informacyjnym. Również jest tutaj poprawnie są wyświetlane podpowiedzi aplikacji w panelu aplikacji i naprawia różne inne błędy. Zapraszam na stronę internetową KDE po więcej info. Teraz coś dla graczy. Słuchajcie, Valve, nasz kochany Valve wypuściło 5 listopada nową wersję aplikacji Steam do obsługi swojej platformy growej. A w tej nowej wersji otrzymujemy nie tylko poprawki błędów, ale przede wszystkim Steam Game Recording. Jest to cały pakiet podfunkcji umożliwiający nagrywanie i udostępnianie materiałów z gier ze Steama. Działa to cudo w tle, w trakcie rozgrywki i nie powinno powodować dużych spowolnień, tak? Nie powinno. Co najważniejsze dla nas pingwiniarzy, działa to jak najbardziej w pingwinie w wersji natywnej linuxowego klienta Steam. Dodatkowo pod koniec, koło 15 wydano jeszcze jedną poprawkę do tego, gdzie są jeszcze lepsze poprawki przy okazji. Słuchajcie, nowy klient Steam wprowadza wiele zmian w Linuxie, poczynając od obsługi uruchamiania natywnych tytułów gier linuxowych w środowisku uruchominowym Steam for Linux 1.0, nazywa się to Scout, a także obiecuje lepszą kompatybilność ze wszystkimi dystrybucjami Linuxa, cokolwiek to znaczy. Są oczywiście inne poprawki, optymalizacje itd., itd. Więcej info, strona Steam. Mamy Gimpa 3.0! No dobra, no prawie mamy i to nie pełną, stabilną, tylko RC, czyli Release Candidate. Ale kurde mamy, no bo tyle lat się czekało na ten program. No i się pojawi już niedługo. Słuchajcie, nowości jest cała masa ze względu na formę newsów. Wymienię tylko kilka najważniejszych rzeczy, tak? Ponieważ byłoby tego dużo, dużo, dużo za dużo. Pierwsze, mamy modernizację interfejsu użytkownika po przejściu na tzw. GTK 3. Jest to widoczne od razu gołym okiem. Poprawiono oczywiście zarządzanie kolorami, stworzono publicznie dostępny interfejs API, umożliwiający proste przenoszenie pluginów wtyczek z wydania z serii drugiej. Mamy tutaj również tak zwaną obsługę ładowania warstw z plików TIFF zapisanych w formacie Autodesk Sketchbook oraz obsługę obrazów o 64 bitach dla formatu BMP. Wprowadzono tak zwane filtry non-destructive, tak bardzo pożądane w profesjonalnej obróbce grafiki na warstwach, tak? Chodzi o ogarnianie warstwowe. Mamy tu obsługę GEGL oraz BABL. Zostało one mocno usprawnione. Dodatkowo pojawiły się wbudowany w program filtry, zakręciłem się. Bevel, Inner Glow czy GEGL Styles, które mocno mogą przyspieszyć fotomontaż obrazów. Ogólne statystyki Gimpa, słuchajcie, od wersji 2.99 do 3.0 RC oczywiście, tak, to 384 problemy oznaczone jako naprawione. Dołączono 442 wnioski z udoskonaleniami różnego typu. Wysłano 1892 zatwierdzenia Git. Zaktualizowano 31 tłumaczeń w wielu językach, w tym język polski, a do powstania tej wersji, między innymi, przyczyniły się 72 osoby. Chodzi tu po prostu o rozwój od 2.99 do 3.0 i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście po wydaniu Gimpa 3.0 prace będą nadal kontynuowane i być może nawet szybciej niż w poprzednich latach, dzięki wsparciu wielu firm i osób prywatnych, które pomagają ekipie dotując po prostu przez dotowanie projektu. Następny news ponownie dotyczy, słuchajcie, Fundacji Mozilla i pojawił się ten news w okolicach 6 listopada. Cytuję część artykułu z Omagad Linux. Fundacja Mozilla reorganizuje zespoły, aby zwiększyć swoje wpływy i zwiększyć swoją wydajność, jednocześnie przyspieszając swoje działania na rzecz zapewnienia bardziej otwartej i sprawiedliwej przyszłości technicznej dla nas wszystkich. Straszny bełkot, nie? Brandon Borman powiedział to tak, wiceprezes do spraw komunikacji w firmie Mozilla. O co tutaj chodzi? No, chodzi o to, że właśnie wywalono 30% załogi, zamykając po prostu całkowicie dział dotyczący obrony praw człowieka w tej fundacji, tak.
Nie jest tak w ogóle to pierwsza sytuacja zwolnienia ludzi w Mozilli, ponieważ w lutym tego roku wywalono z działu korporacyjnego Mozilli, tak, czyli tego odpowiedzialnego za tworzenie przeglądarki Firefox, 5% pracowników, aby obniżyć koszty. A wiecie, co jest najlepsze? Że w tym samym czasie firma Mozilla tak ogłosiła więcej integracji AI. No tak, to ma sens, to ma po prostu sens, czyli kochajmy AI, a będzie jeszcze lepiej ludziom, którzy pracują w tego rodzaju fundacjach i firmach. Bajka. Teraz krótkie info o GNOME 48, który ma się pojawić w okolicach połowy marca 2025 roku. Jeżeli chodzi o funkcje, to nie ma jeszcze dużo dostępnej informacji, co tam będzie zawarte, ale za to mamy bardzo prawdopodobny harmonogram wydań tego pulpitu. Alfa jest planowana na 4 stycznia. Wersja testowa beta ma ukazać się miesiąc później, bo 1 lutego. I wtedy też ma zostać wprowadzone tak zwane zamrożenie funkcji. Wtedy zostanie również zamrożone dodawanie nowości i zmian, tak? Ostateczne publiczne wydanie planowane jest na 19 marca 2025 roku, a wersja RC, czyli Release Candidate, na 1. 1 marca oczywiście. Słuchajcie, co może być ciekawe dla wielu, daty zbiegają się z wydaniem wersji beta i również stabilnych. Chodzi tu o Ubuntu 25.04. Ciekawe, czy nowy GNOME się znajdzie w tym nadchodzącym Ubuntu, nie? A jak coś będę wiedział, dam znać. Kończąc powoli newsy, słuchajcie, wielu się chyba nie spodziewało tego, co za chwilę powiem. Ekipa niemieckiego Linuxa Manjaro pracuje nad wprowadzeniem do systemu Manjaro. Uwaga, nazywa się to Manjaro Data Donor. To ma być funkcja telemetryczna zbierająca dane na temat swoich użytkowników. W Manjaro od bardzo dawna istnieje coś takiego na wzór telemetrii, ale jest to działające na zasadzie tzw. pingowania przez Network Manager, tak? I wtedy po prostu to pingowanie zbiera informacje, ile systemów jest wykorzystywanych na świecie, jeżeli chodzi o Manjaro, tak? Bez pobierania dodatkowych rzeczy z tego systemu. Po wprowadzeniu Data Donor przesyłane mają być informacje o używanym sprzęcie oraz zainstalowanych na danym komputerze programach. Plan zakłada wdrożenie Manjaro Data Donor we wszystkich systemach Manjaro po kilku dniach testów. Usługa SystemD automatycznie wtedy prześle dane do centralnego serwera, a wszystko to będzie pobierane dzięki programowi INXI. Użytkownik jak najbardziej będzie mógł to wyłączyć to pobieranie danych, ale samodzielnie w ustawieniach. Dlaczego ekipa chce to zrobić? Jeden z deweloperów Manjaro, Roman Gilk, powiedział: wiem, że telemetria jest tematem spornym, ale potrzebujemy przynajmniej pewnych danych o tym, jak Manjaro jest używane przez tak wiele osób na całym świecie. Chcemy pokazać, że nasz projekt ma przyszłość, a także zaplanować tę przyszłość, tak? Ciekawe, co na tą przyszłość powie community Manjaro, bo devowie chyba zapomnieli, że system bez community po prostu nie istnieje. A czy ludzie z open source lubią takie zagrywki? No, zgadnijcie. Ostatni news, słuchajcie, pochodzi z Linux Magazine edycji internetowej, tak, z 11 listopada, gdzie czytamy: Fedora KDE Spin została oficjalnie zatwierdzona przez FESCO, czyli przez Komitet Sterujący Fedory, jako oficjalne wydanie Fedory Workstation i będzie to na równo promowane i wspierane z edycją GNOME. Na pewno pojawi się także link do Fedora KDE Spin obok wersji GNOME'a. Oczywiście nie oznacza to zmiany standardowego pulpitu w edycji Workstation na Plasmę, bo tu zdecydowanie zostaje GNOME, ale Spin KDE otrzyma na pewno wsparcie marketingowe na różnego rodzaju konferencjach, spotkaniach Fedory itd., itd. Być może także otrzyma dodatkowe ręce inżynierskie do kodowania, tak? Chociaż akurat to, co przed chwileczką powiedziałem a propos kodowania, nie jest jeszcze potwierdzone oficjalnie.
Tak czy siak jest to super wiadomość dla wszystkich użytkowników Fedory, a także dla samego KDE Plasma, no bo taka nobilitacja, tak, oznacza wiele plusów, dużo więcej szumu, można powiedzieć, i mediowego, i ogólnie w IT na temat tego środowiska, i będzie ono jeszcze bardziej rozpoznawalne i będą mieli konkretną podkładkę do tego, nie? Brawa, brawa dla edycji Fedora KDE Spin. Słuchajcie, kończymy, kończymy. Ja wiem, że trochę takie połamane, zupełnie jak te połamane bity w tle, jak to się mówi, drum and bass, czyli połamane bity. Zapraszam na, znaczy najpierw to dziękuję za oglądanie, jak zawsze, tak, za łapki i tak dalej, komentarze, także wszelkiego rodzaju. Słuchajcie, widzimy się, słyszymy się w następnym filmie na kanale Świadnuxa. Postaram się, żeby następne newsy nie były aż tak bardzo połamane, chyba że wam ten japoński drum and bass się podoba. Powiem tak, że mi się to ciekawe, tego nawet słucha, naprawdę. Grubo połamane bity. Trzymajcie się, nie połamcie się przy okazji. Miłego, do następnego, papa, cześć.